Plac Zwycięstwa. 2 czerwca 1979 roku. Msza Święta. Ważny punkt tej pielgrzymki. Sądzę, że to tutaj zaczyna się historia. Ponad 1 000 000 osób wokół Ojca Świętego. Zaczyna się msza, ale atmosfera jest jakaś dziwna. Nie wiadomo, o co chodzi. W pewnej chwili koledzy stojący na dole, koło ołtarza, dają mi znaki, których początkowo nie rozumiem. Okazało się, że niedaleko fotela Ojca Świętego stoi mały monitor, gdzie widać było transmisję polskiej telewizji publicznej. Powoli, tak jakby nic się nie stało, podszedłem i rzuciłem okiem. I co zobaczyłem? Tylko zbliżenie na papieża lub jakieś staruszki z różańcami. I to wszystko. Boże, pomyślałem, a gdzie ten milion ludzi? Gdzie te tłumy przed ołtarzem? Coś tu nie grało. Jako więc wasz rodak, syn polskiej ziemi, witam was wszystkich. Stało się dla mnie jasne, że ktoś z decydentów wydał polecenie telewizji rządowej, by tak właśnie transmitowała wizytę papieża. Daję znak naszej ochronie, która była na dole przy ołtarzu, i mówię, by przyszedł do mnie Franco Tonini z telewizji RAI. Udałem, że mam problemy z aparatami i potrzebuje jego pomocy. Zrozumieli od razu. Dyskretnie, ostrożnie Franco wchodzi na górę do mnie, a ja staję tak, by inni widzieli, jak macham aparatem. W tym czasie Franco Tonini nagrywa wszystko wokół, łącznie z tymi ogromnymi tłumami ludzi. Uczestnicy eucharystycznej ofiary, która sprawuje się dziś w Warszawie. Franco siada na chwilę obok mnie, udaje, że mi pomaga. Mówię mu szeptem, by wyjął kasetę. Franco wyjmuje oryginalną kasetę, wkłada ją do spodni i bierze następną. Odprowadzam go do schodów, on spokojnie schodzi, towarzyszy mu nasza ochrona. Na zewnątrz Franco ma 2 współpracowników. Daje jednemu z nich kasetę, a ten wkłada ją do kurtki i powoli idzie do hotelu. W hotelu Victoria RAI miała swoje stanowisko. Tam od razu zrobili kopię dla bezpieczeństwa, bo nigdy nie wiadomo, co się może zdarzyć. Następnie stojący na tyłach hotelu wynajęty motocyklista z oryginalną kasetą schowaną w kurtce wystartował na lotnisko w Warszawie. Tam telewizja RAI miała do dyspozycji prywatny samolot. Samolot po 2 godzinach wylądował na lotnisku Ciampino w Rzymie. I było już po wszystkim. Mogliśmy się więc cieszyć. Dlaczego? Bo o 4 po południu cały świat mógł zobaczyć, co naprawdę stało się na Placu Zwycięstwa. Prawda jest więc fundamentem ufności. Cały naród polski musi żyć we wzajemnym zaufaniu, a to zaufanie opiera się na prawdzie. I od tego przede wszystkim zależy przyszłość ojczyzny. Prawda, zaufanie, wspólnota.
czerwca 1979 roku. Warszawa, Plac Zwycięstwa. Wielka msza Jana Pawła II dla miliona osób. Ojciec Święty zaczyna kazanie. Kazanie pełne zaangażowania, nadziei dla tego cierpiącego narodu. Ludzie często przerywają mu oklaskanie. Ojciec Święty kończy to piękne kazanie słowami: Ja syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II papież. Wołam z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Nie wstąpi duch Twój. Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Ludzie zrozumieli przesłanie Jana Pawła II i Jan Paweł II zrozumiał, że jego rodacy wzięli te słowa do serca. Dla mnie był to moment historyczny. I tak zaczyna się wielka walka o prawa człowieka, o życie, o wolność, o pokój, pokój dla Polski. Jan Paweł II, człowiek, który zmienił oblicze ziemi. To jest prawda. Jego spotkania z Gorbaczowem czy Reaganem, co stało się po nich? Byłem tu w 78 i 79. Pamiętam, co widziałem i co sfotografowałem. Również ten dar od Stalina. A Jan Paweł II zostawił wam to, co widzicie wokół. Taka jest prawda. Dziś ludzie mogą tu spokojnie żyć, spacerować, cieszyć się wolnością, mogą jeść, co chcą i mówić, co chcą. To zasługa Jana Pawła II. Nie zapominajcie o tym. Jednakże w tym miejscu nie można się zatrzymać. Egzamin z naszej wolności jest przed nami. Wolności nie można tylko posiadać. Trzeba ją stale, stale zdobywać. Nasza ojczyzna znalazła się znowu w szczególnym momencie historycznym. Momencie pod wieloma względami jedynym. Boże decydujący, którego nie można zmarnować dla jakichkolwiek racji. Jestem jednym z was, byłem stale. Na różnych etapach jestem teraz. Ja kocham mój naród. Nie były mi obojętne jego cierpienia, ograniczenia suwerenności i ucisk. Teraz nie jest mi obojętna ta nowa próba wolności, przed którą wszyscy stoimy. Ojcze Święty, jedno pytanie po polsku. Czy efekt będzie taki sam jak w Polsce w 79 roku? Wizyty Ojca Świętego na Kubie. A był zły? A był świetny. Zły? No. Powtarzam to, co powiedziałem. Kiwi rave dra. Non sono profeta. Nie jestem prorokiem.